Z okazji Dnia Babci pozdrawiam wszystkie babcie, ale moją najmocniej. Nie wiem, ale jest i na pewno nie zgadza się święta dziadka, babci, mamy, taty z polskimi, wiesz co? Że tam na przykład tutaj jest, gdzie schodami? Jak tutaj jest dzień babci, to u nas, wiesz, na Ukrainie zupełnie w innym dniu. Tak samo jak Wielkanoc. Nie wiem, czy w tym roku się zgadza Wielkanoc, bo wiem, że rzadko kiedy trafia tak, że w Polsce jest Wielkanoc i na Ukrainie ten sam dzień zawsze jest. Ale i tak zadzwonił. No i wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj, no oczywiście dzisiaj dzień babci jest i z okazji tego dnia wszystkim babciom życzę dużo, dużo zdrówka przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. No i pociechy, pociechy z nas wszystkich i wszystkiego dobrego. No i to jest dziadek. Jeszcze nie. Ale to ci piłkarski. A to tak. Żartuję oczywiście. Bo ja wiem. Bawcie się dobrze. Ja wiem, czy taki dziadek. Ej, dzięki, brawo. Nie wiem, chłopaki pracowali. Mieli jednostkę regeneracyjną plus kilka ćwiczeń. A ja zostałem z Wiktorem ze względu na ból pięty. Na siłowni i robiłem to samo, tylko że bez obciążania pięty. Jak to masz pięta? Żyje! Jeszcze jest całość. Jak tam trening, Ryki? W porządku, fajnie. Niektórzy trenują, niektórzy odpoczywają. Ja na ligę się wybieram. Kutka idealna, bo nie było wiatru, słoneczko. Piękna sprawa. Pani się odzywa? Bany, jak tam? Potwierdzam. Bardzo ciepło. Po robocie nie gadamy o robocie. Cześć. No siema. Gdzie byliście? Tutaj, na miejscu. Dobrze, czas na pracę, czas na odpoczynek, to mi się podoba. My pracowaliśmy, wy odpoczywaliście. Jak tam trening? Super. Fajnie. Pogoda piękna, po czym rozmawialiśmy dzisiaj. Super pogoda, muszę tylko pracować. Popołudnie, wolne podobno, więc trochę człowiek wyproszę. Porządna praca, cały talion mokry. Cały mokry. Wodą z moczy, mówi, że ma nie, na słoneczkę. Nie, weź, przestań. Zmoczył się wodą? Widziałem, że po treningu się wodą oblewał, weź. Dobra. Yes. I didn't see. Sprawę przegląd dla wszystkich babci. Dla mojej również. Przede wszystkim dla mojej. Dla moich dwóch babci. A dzwoniłeś do nich? Nie, jeszcze nie, ale wieczorkiem zadzwonię. Bo teraz jest napięty grafik, nie? Obiad. Później od nowa. I następnie dopiero telefony do rodziny. Tak jest. Ale farmazon. Farmazon? Tak mówisz, nie dzwoni do rodziny? A ty do babci? Z tego co powiedział, to pewnie tylko do rodziny dzwoni. A do babci? Proszę. No, trzeba zadzwonić. Dobra, ktoś będzie. Wiesz, żartowałem, bo rodzina jest na pierwszym miejscu. Dopiero później. Sprawy sportowe. Trening był rano. Kurde, godziny szybciej, więc moja babcia pewnie śpi. Chociaż pani teraz turecki serial ogląda, więc zadzwonię. Ogląda tureckie seriale? Tak. Coś poleciłeś? Każda babcia chyba. Nie. Jak moja babcia ogląda, to nie można przeszkadzać. Wiadoma sprawa. Trzeba się skupić na tym. Co po południu? Jakiś basenik. Nie, może no jeszcze jakąś siłownię lekką sobie zrobię. No, a później co? Odpoczywać będę, nie? Świat nie wie, że łzą. Szkoda naszych łez. Świat nie wie, że łzą. Bo za dużo jest. To na domu wygra. Świat nie wie, że łzą. Szkoda naszych łez. Świat nie wie, że łzą. Na tym święcie łez. Tragedy, I cut a bitch of three quick they chased and they killed me, even though it wasn't me. He's my brother. Ale tu jest praca. Nie wiem, tylko co sądzisz na temat playlisty. Stop. Się na kwadracie. Dobra.
trzeba znaleźć trening, jaki tutaj mamy i będziemy jechać. Teraz no, dzień regeneracyjny, wczoraj po meczu, no, będziemy spędzić czas w sauna, jacuzzi, basen. Musimy poczywać troszeczkę jutro, ja zasnowa. O, szef, bany, szef, szef, bana. Bana. Szef. Boss. Boss. Jak? Czas na regenerację, tak jak mówiłem. Chciałem ci ciekawego powiedzieć, dobrze. Jak basenik? Jak woda? Basen, woda. Byłem w saunie przed chwilą. Tak? No. A teraz dostałem ten, jak to się nazywa? Witamin. Witamin, no. Drinka bezalkoholowego z owoców. Zaraz skakujemy do basenu, nie? Ci, że dobrze się czułem na boisku. Spoko mi się grało, a ten... Dwa strzały miałem takie, nie wiem czy widziałeś. Widziałem, wiem. Tak, jeden z Koleja. Tak. Jakby było pola na boisko, może by wpadła, nie? Idziemy na regenerację nad tureckim morzem. Gdzie jest lepiej, tu czy nad Morzem Czarnym? Nad którym? Tu czy nad Morzem Czarnym? Nie byłem nad Morzem. Nie byłeś nad Morzem Czarnym? Ja też nie. Ale to jest takie... Nie, ja... Morze Bałtyckie dla nas, nie? Dla Ukrainy. Nie byłem nigdy. Nigdy nie byłeś? Nie. A nad Bałtyckim? Byłem. Byłeś? Nie wiem, nie ma co nawet porównywać. Nad Polskim Morzem dużo zimniej. Jakaś woda na przykład. Na pewno nad Bałtyckim morzem nie wszedlibyśmy teraz o tej chodzi. Jak rok temu w Pucharze graliśmy, to tam normalnie po no, był lód. No tak. Tak było zimno.